Do śmieci takie, do śmieci! Andrzejku, ale co do śmieci? Takie stare, piękne zestawy? Nie, zwariowałeś? Takie butelki do śmieci! Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale, w kolejnym odcinku KBL, czyli Kiedyś Było Lepiej. I spotykamy się tu dzisiaj z setem 60118 o jakże prostej, no że nawet się nasuwającej nazwie śmieciarka. Jakiż ten zestaw jest piękny. Jak ja się nie mogę nadziwić, że ktoś się go pozbył, chcąc go sprzedać, po to by wylądował on w moim sklepie przystańklocków.pl, bym mógł go odbudować i sprzedać, to ja nie rozumiem, bo no, bardzo się wahałem, czy sobie tego zestawu nie zostawić, bo jak wiecie, ja sobie zawsze z miksa jeden zestaw zostawiam i właśnie między dwoma zestawami tutaj toczyła się wojna, jednak ten przegrał na milimetry troszkę, ale liczę, że jeszcze kiedyś go w swoje ręce dostanę i zostanie u mnie, prawda, w mojej kolekcji, bo ta śmieciarka chyba jest, jak przejrzałem sobie na Bricklinku wszystkie w historii, najlepszą śmieciarką, jaka kiedykolwiek wyszła z Lego, takie mam wrażenie i naprawdę było mi ją ciężko z rąk wypuścić na ten sklep. No ale poszła. Może znajdziecie jeszcze tą śmieciarkę na sklepie? A może nie, bo nie wiem w którym momencie puszczam tą recenzję, ale jeżeli nie tą, to wiele innych pięknych zestawów na moim sklepie znajdziecie. Zapraszam jeszcze raz, a teraz może przejdźmy do recenzji. No i nie byłoby oczywiście śmieciarki, gdyby nie, no chciałbym powiedzieć śmieciarze, ale ostatnio internet taki ciekawy mem oprzedł, że to nie oni są śmieciarzami, tylko ludzie są śmieciarzami i to, moi drodzy, oczywiście jest prawda. To są ludzie, którym należą się pełne oklaski, to oni sprzątają nasze brudy, a jak wiecie, to praca naprawdę ani nie należy do przyjemnych, ani tym bardziej do łatwych, także pamiętajcie zawsze, jak widzicie śmieciarza, ukłonić się, powiedzieć ładnie dzień dobry, bo to on sprząta po ludziach, którzy robią syf na ziemi. No i mamy tutaj dwóch tego typu śmieciarzy, całkiem spoko, widać, jeden już dłużej tutaj pracuje, zdąży już zapuścić tutaj wąsy, bakobrody i tak dalej, drugi to jakiś młodzik, który widać ewidentnie pierwsze dni w pracy tutaj tak naprawdę jest, no i nie są oni jakoś specjalni, wiecie, jeżeli chodzi o uniform, nie jest tu nic unikatowego, jeżeli się nie mylę, nie są też w żaden sposób ubrudzeni, a ten uniform spokojnie mógłby robić pewnie u jakichś innych jeszcze zamataczy ulic i tak dalej. Nie mam nic jednak przeciwko, bo zestaw tu nagradza spokojnie te jakby minifigurki, a przecież one też jakby złe nie są. Oczywiście nasi śmieciarze muszą mieć co wyrzucać, więc wyrzucają tutaj, o! Taki oto śmieciczek mieliśmy w zestawie. Jak widzicie, w środku trochę tych śmieci jest. Jakaś ryba, jakiś banan, jeju, kleju. Ile tego jedzenia na świecie się marnuje? Pamiętajcie, by na tyle, ile to oczywiście możliwe, jedzenia nie marnować. Wykorzystywać je do ostatniego, prawda, kęsa. No, oczywiście nie chodzi o to, żeby zgniłe ryby czy skórki po bananie. Jednakże to, co się da nie wyrzucać, nie marnować. Po pierwsze zaśmiecamy świat, a po drugie po prostu, no, szkoda marnować. Ja kiedyś, przyznam wam się szczerze, moje drogie fany, marnowałem bardzo dużo jedzenia, naprawdę bardzo dużo. Przez bardzo dużo, rozumiem, gdzieś 1/3 jedzenia, naprawdę, wyrzucałem do kosza. Bardzo często dlatego, że moje zakupy były nieprzemyślane i kupowałem zbyt dużo, a później to się terminowało, albo po prostu gdzieś tam zdążyło popsuć jak jakieś owoce, warzywa, albo po prostu, no, nieumiejętnie też kupowałem, na przykład kupowałem zbyt dużą kapustę, a do przepisów potrzebowałem pół, drugie pół później tak szło do kosza i tak dalej. Ale dobra, może dość już o mnie, chociaż wiecie, lubię wam takie ciekawostki o klocko założę gdzieś tu przemycać w tych filmach i mam nadzieję, że je doceniacie, a i przy okazji, że jakąś wartość dydaktyczną mogę tu przekazać, a taką mam nadzieję jest właśnie to o marnowaniu jedzenia, no to uważam też, że to jest na plus. Tak jak mówiłem, dość o mnie, dość o tym śmietnisku, pewnie was ciekawi, czemu tu są takie dziwne rzeczy. No, poniekąd są dziwne, ale wbrew pozorom są bardzo fajne, bo zaraz zobaczycie czemu. No mieliśmy się pożegnać z tym jakby kontenerem, ale się nie pożegnamy, bo teraz najważniejsza cecha, moi drodzy. Wjeżdża śmieciarka i co się dzieje, i co się dzieje? Patrzcie, widzicie tą piękną rzecz? Wjeżdża nam tutaj płozami, to pięknie nam tutaj wchodzi tu i tu. I teraz patrzcie, jaka dzieje się magia. Jak to się pięknie podnosi do góry i jak to się pięknie będzie do kosza wywalało. Tutaj za pomocą tutaj wajchy przechylam i spójrzcie, jak te śmieci pięknie nam się do tyłu wywalają. No, połowa się tylko wywala. Ale no cóż, ja też robiłem wolno ten ruch. Gdyby go pewnie zrobić tak szybko, nie byłoby żadnego problemu. Dodatkowo widzicie, dzięki tutaj zabezpieczeniu górnemu, te śmieci, no ten śmietnik bardziej nam nie wypada, a śmieci perfekcyjnie wpadają tutaj do środka. Świetny mechanizm, naprawdę dobry. Wjeżdżamy, chwytamy.
chwytamy, wysypujemy, cofamy i jedziemy dalej. Początkowo miałem mówić, że no jak to wygląda, nie tak za specjalnie i wolałem jeździć tak tym autem, jak się nie chwilę bawiłem. Jednakże, no oczywiście możemy tak jeździć i tak jeżdżą śmieciarki, jednakże szybko wybaczyłem, gdy tą opcję bawialną tutaj zobaczyłem, bo jest ona prześwietna po prostu. Dodatkowo, gdy już dojedziemy na nasze śmietnisko, no to spójrzcie, to się oczywiście od tyłu przechyla, a tutaj mamy odpowiednią klapę, by ją odchylić i by śmieci nam się wysypały. No po prostu, moi drodzy, jak dla mnie oklaski, jakże proste. Oczywiście to nie jest, wiecie, jakaś Ameryka odkryta, no tak działają śmieciarki, ale odwzorowanie tego uważam, że jest po prostu świetne. No i jeden groszek nam jeszcze nie wyleciał, o, już pięknie. Tutaj właśnie mamy taką klapę, lekko oklejoną, ciut, minimalnie faktycznie krzywo, ale jakże proste, a jakże fajne są te rozwiązania. Z drugiej strony właściwie pojazd jest identyczny, no ale oczywiście go tutaj obrócę dla was, byście to widzieli. No może nie identyczny, bo tutaj brakuje tego klocka, w sumie on mógłby tutaj chyba być faktycznie, ale z tego co każe w instrukcji go nie było, żeby właśnie tutaj z dwóch stron można było to przechylać, teraz możemy tylko z tamtej to wychylać. Tutaj oczywiście to też jest niestety naklejka, pojazd prześwietny, pojazd przefajny, jedyne co to nie wiem po co tak naprawdę zostało zrobione tutaj to, bo no tylko dla ozdoby, nie wiem czy tu może ci śmieciarze mieli stać, chociaż raczej nie, bo śmieciarze, tudzież osoby wożące śmieci, bo sam was położyłem na początku filmu, powinny stać gdzieś tu, no i faktycznie to jest jedyny element, którego mi tutaj troszkę brakło, tego miejsca dla tego jednego hipka, wiecie, żeby on się mógł tutaj chycić, nie, bo to nie jest po to, żeby się mógł chycić, to są na ich gadżety oczywiście typu miotła i łopata, natomiast żeby mógł się chcić, oczywiście mogą się chcić te miotły, no ale na litość klockowską, to nie są wiedźmy, żeby się musieć trzymać i latać jakby na miotle. Tutaj, jak widzicie, zmieści się bardzo dużo śmieci, bardzo dużo śmieci i myślę, że spokojnie, jak teraz jestem tu u siebie na stoliku recenzenckim, spokojnie takich dużo śmieci u siebie widzę, jak chociażby podróbki Lego, czyli prawda WTF-y, zapraszam was na mój kanał WTF Klocz, jest dużo podróbek Lego, proszę, tandetna podróbka wjeżdża tutaj i tandetna podróbka jest wywalana, proszę, no, co jest, walczy, patrzcie jak walczy, no wpadaj tu. Wpadaj tu, o, pięknie i piękna podróbka już jedzie na wysypisko. Akurat zły przykład, bo to akurat zła podróbka nie była. Zapraszam was na mój kanał WTF, jeżeli jeszcze nie byliście. A ja jeszcze raz pozwolę się rozpłynąć nad tym wozem i nad ciekawymi rozwiązaniami, takimi jak to koło, dzięki któremu pięknie te płozy tutaj jeżdżą, jak to, że się to podnosi. Naprawdę pojazd wykonany prześwietnie, przedobrze, jeżeli chodzi, mówię, o wygląd, o funkcjonalność. Opcje bawialne są opcjami, które mnie nie drażnią, bo są takimi, którymi możemy korzystać, ale nie musimy. Wygląda to kolorystycznie spójnie, wygląda to po prostu dobrze, a zabawowo jest też świetne. I jak wystawiałem ten zestaw, to aż nie mogłem się nadziwić, bo on wbrew pozorom tani nie jest naprawdę na Bryglinku. Prawie 140 zł tylko po kilku latach kosztuje. No, teraz już doskonale rozumiem, dlaczego po prostu jest on tak dobry. Mam nadzieję, że tak dobry jak mój kanał i żarty, które tutaj słyszycie, dlatego, że subskrypcję już zostawiliście, a jeżeli nie, to będę wam wdzięczny, jeżeli to zrobicie. Bądźcie tutaj na tym kanale, bo pamiętajcie, najwięcej archiwalnych zestawów tylko u Klockozaura, najwięcej na polskim Legotubie, a i ogólnie tych nowych recenzji, starych recenzji, moców, tu wszystkiego jest w opór po prostu, więc bardzo bym chciał, żeby subskrypcji też było w opór i będę wam za to bardzo wdzięczny i dzięki tym subskrypcjom mój kanał nie pójdzie do kosza, do takiej śmieciarki, chociażby dzięki, że byliście dzisiaj. Baaaaa!